róg Legionów, a róg Kalwaryjskiej. W każdą sobotę chodziłam z moją mamą, bo moja mama w każdą sobotę chodziła na zakupy i szliśmy na Kalwaryjską do jatek. To były słynne jatki, które wszystko można było kupić. I mięso, i wędliny. No były stoiska normalne, tak jak powinny być w masarniach, ale to jednak było inny ten pokaz tego wszystkiego. Jednak to były takie wiszące te szynki, te kiełbasy, a nieraz niestety rodzice się żałowali, bo nie było też za bardzo dobrze, bo nie było pieniążki, było bezrobocie. Ludzie też, mój tato też był na bezrobociu, też pracował, ale jeszcze co wam powiem. Powiem wam, że byłam na strajku. Strajk był zrobiony przez właśnie, mój tato był na bezrobociu i na Wildze, jak jest most, co się schodzi, na Wildze, jak się idzie z ulicy Długosza i przechodzi się przez Wilgę, to po prawej stronie na tym bulwarze był wybudowany, zbudowany grób i położony taka kudła, taka, jak to powiedzieć, była kukła takiego bezrobotnego, umarłego i tam ludzie chodzili, ci śpiewali tam pieśni bezrobotne, świeczki się świeciło. To zapamiętałam, bo mnie tata mówi, chodź, żebyś widziała, jak ciężko jest zapracować na chleb. To pamiętam, to nie zapomnę, jaki był taki czarny na buzi, taki potargany łachmanak. Było. Nawet przyjeżdżali ze Śródmieścia, bo tu miały słynne firmy te stoiska, takie jak... Kto to tam był taki? Zapomniałam sobie. Słynni piaskarze, bo to przeważnie z piasków mieli tu pootwierane w nich te budki z tymi wędlinami, z tymi ten. I to była konkurencja dla tych właśnie, co mieli prywatne te sklepy masarskie. Oni nie bardzo łaskawie patrzyli na te nasze jatki, ale te nasze jatki to były ozdobą całego Podgórza. Jak się schodziło z mostu, to a gdzie idziesz? A do jatek.